Witamy w kolejnym odcinku programu Enigma, w którym przybliżamy najciekawsze tajemnice, odkrycia i problemy świata nauki. Syberia to malownicza i dzika kraina. Wpisany na listę UNESCO płaskowyż Ukok kryje tajemnicę grobu księżniczki Pazyryków. Społeczność tą opisywał już Herodot. Płaskowyż Ukok, położony w południowej Syberii, w górach Altaju, przy granicy chińskiej, takiej bardzo krótkiej granicy chińskiej, której pasek się wcina między Kazachstan a Mongolię, jest to miejsce, do którego bardzo trudno dostać się. To jest, wymaga specjalnych pozwoleń, permitów, które tam trzeba dostać od służby granicznej. Na Ukoku jest niesamowita ilość w ogóle stanowisk archeologicznych, w tej chwili już nieczynnych, bo wyrokiem sądu w Moskwie najwyższego została zabroniona jakiekolwiek praca tam. Paręnaście lat temu wykopano tam na Wskurhanu tak zwaną księżniczkę z Ukok. Ją odkopali na głębokości ponad 10 metrów, tam w wiecznej zmarzinie, była przykryta końmi. Czyli musiała mieć wysoki status, że taki był pochówek. Płaskowyż Ukok służył zawsze jako miejsce pochówku, tam nigdy nikt nie mieszkał. Ludzie z Doliny Aktry, z miejsc odległych o około 80 km przez góry, transportowali dostojników właśnie na Ukok. Ukok jest znany z tego, że jest miejsce, gdzie odwiedzają to kosmici, gdzie jest połączenie świata zmarłych ze światem żywych. Widoki, które tam są nie do podrobienia, zapierają dech w piersiach. I to jest chyba takie najbardziej dla mnie miejsce na Syberii, które robi wrażenie. Ciało księżniczki zdobią niesamowite tatuaże. Stan zachowania tej mumii też jakby jest aż za dobry. My, będąc w zeszłym roku tam, w 2013, spotkaliśmy szamankę. Prawdziwą szamankę, która nad tym Kurhanem, gdzie kiedyś była księżniczka, odprawiała tam jakieś modły, rytuały. Jak nas zobaczyła, w ogóle popłakała się, mówiła o tym, że przez wykopanie tej księżniczki została zaburzona równowaga energii. Także tam coś ciągnie ludzi. Przewodnik taki offroadowy po Altaju, którego spotkaliśmy też niedaleko tego miejsca, opowiadał nam niesamowicie o tym miejscu. Jako o miejscu takim, że uspokaja duszę, a facet naprawdę na poziomie, to nie osoba, która jest taka wierząca w zabobony. Także coś w tym miejscu jest na pewno. Mroczną historię kryje syberyjska droga R504, zwana Drogą Kości. Przy budowie drogi tak zwanego traktu kołymskiego prowadzącej z Jakucka do Magadanu, a nawet odwrotnie, z Magadanu do miejscowości Tamtor, to jest na połowie drogi, mniej więcej do Jakucka, bo wtedy tam nie było połączenia, zesłańców przywożono statkami do Magadanu i stamtąd ich pędzono właśnie w górę. No, to są miejsca, które mam wrażenie, mamy drogę i czasami spod tej drogi skały potrafimy płaść ludzkie kości, ponieważ ci ludzie, którzy tam pracowali, umierali w czasie tej pracy, byli chowani pod tą drogą, którą sami budowali. Ta droga, którą budowali, stawała się jej grobem. 16 razy jeździłem tą drogą i jeździłem tą starą drogą, której już nikt nie jeździł ostatnio, bo nawet książki, o których się wspominali tutaj, to były napisane na podstawie nowego traktu kołymskiego. Stary trakt jest w tej chwili zarośnięty. Nie ma możliwości samochodem terenowym, zwykłym przejechać tego. Są tam błota. Trakt jest ogólnie zamknięty. Ostatni raz udało mi się przejechać go w 2004 roku samochodami terenowymi typu Jeep. Natomiast przejeżdżałem go w 2009 roku z ledwością samochodem manem olbrzymim, ciężarowym, z napędem, prawda, na 6 kół. Ślady po gułagach w ogóle praktycznie znikły. Gdzieniegdzie pozostały cmentarze, gdzie na wieczkach od puszek, prawda, wybiło się, wymalowało po prostu numer tej osoby. Przyroda zabrała, że tak powiem, w większości te budowle drewniane, praktycznie w całości. Pozostały jakieś kamienne budowle. Natomiast każda jedna miejscowość, która jest na Kołymie, a tych miejscowości jest tam kilkadziesiąt, była na początku łagrem. Potem, kiedy towarzysz Stalin umarł, po prostu zdjęto tylko drut kolczasty stamtąd,
a ludzie w większości tam pozostali, bo nie mieli jak się stamtąd wydostać. Cała Kołyma, tak, kołymski jest usiany niezliczoną ilością pozostałości w tej chwili po kopalniach złota. One też były zasilane podstawowo, jeżeli chodzi o pracowników. To byli pracownicy przymusowi, pracownicy z łagrów. To złoto zostało odkryte na nieszczęście milionów ludzi, bo historia jest tego, że 4 lipca 1928 roku japoński statek podpłynął do Zatoki Nagajewa i wysadził tam 10-osobową grupę geologów rosyjskich, młodych ludzi pod wodzą Bilibina i Cedegradzkiego. I oni na nieszczęście dla tych milionów znaleźli olbrzymie ilości złota. Koperski napotkał nowe plemię Czukczów. Wymieniłbym Czukotkę. Jest tam bardzo trudno dotrzeć. Pojazdem można dotrzeć tylko w warunkach zimy syberyjskiej. Przypomnę, że to nie jest taka sobie zima. Jest to zima, gdzie temperatury spadają do minus 50, czasami w niektórych miejscach do minus 70 stopni. Przebijaliśmy się oczywiście bezdrożami przez tą krainę, dojeżdżając, w pewnym momencie dojechaliśmy do Morza Arktycznego. Na Syberii są miejsca, gdzie temperatura spada do 70 stopni. Jest to tak zwany biegun zimna. W Polsce się go kojarzy z Ojmiakonem. Ojmiakon to jest malutka mieścina, dzisiaj tam, nie wiem, 5, może 6 domów zamieszkałych jest, ale tam stał termometr, gdzie zmierzono swojego czasu temperaturę minus 71,2 stopnia. W zeszłym roku było minus 74 stopnie zimna. Natomiast sam biegun zimna to nie jest Ojmiakon. No i w Ojmiakonie stał tylko termometr. Biegun zimna zajmuje powierzchnię terytorium, może Polski prawie. Jest to olbrzymia taka niecka, powiedzmy, nazwijmy to przysłowiowo dolina, która jest pomiędzy górami wierchojańskimi, górami czerskiego, momskimi, kołymskimi. Po rozpadzie ZSRR w Syberii żyje ponad 60 plemion. Wiele para się łowiectwem i zbieractwem. Dla mnie ewenementem takiego przystosowania się ludzkiego to są Czukcze. Czukcze też nie występują, prawda, jako tylko Czukcze, bo my generalnie nam się Czukcza kojarzy z człowiekiem, który siedzi na jakiejś dżonce, nazwijmy to, ma w ręku harpun i ugania się za fokami, wielorybami. To są Czukcze morscy. Natomiast żyją w górach czukockich, żyją Czukcze górscy, o których bardzo mało się wie. Są to tak zwani opisani kiedyś przez podróżników jako Czukcze zębaci. Ze względu na to, że mają piękne uzębienie, bardzo silne, które nie tylko służy do uśmiechania się, ale jest narzędziem przy wykonywaniu czynś, przy jakichś tam pracach. Byliśmy świadkiem na przykład, kiedy była pora obiadowa i pani Czukczynka tymi zębami pięknymi zresztą zagryzała zająca na obiad. Zając bielak, także one służą, te zęby, zupełnie do czegoś innego. Z punktu widzenia naszego, ludzi cywilizacji, ci ludzie nie mają prawa życia na naszej planecie. Dlaczego? Ludzie ci mieszkają na mrozie, gdzie temperatura często spada poniżej 50 stopni. Mieszkają w miejscu, gdzie wieje przez 300 dni w roku wiatr. To jest Czukotka. Wieje wiatr. Mieszkają, co najważniejsze, w miejscu, gdzie nie rosną drzewa. No wyobraźmy sobie teraz zimę i jesteśmy na pustyni arktycznej. I co my możemy zrobić? Umieramy w przeciągu paru dni. Czyli nie mamy drewna, nie możemy się ogrzać, nie możemy palić tego drewna. Mieszkają w zimnie, poubierani są w skóry reniferów dzikich, czy tam hodowlanych. Umówmy się, nie ma hodowli, no po prostu są to dzikie renifery, którymi się opiekuje człowiek. I to im wystarcza. I śpią w zimnych namiotach, przy temperaturze minus 50, chodzą w tych samych futrach i tak dalej. Obserwowałem takie obozowisko, na które trafiłem. Przypadkowo zresztą, bo niełatwo na takim obszarze ich znaleźć. I starałem się odgadnąć, co ich łączy z naszą cywilizacją. I było jedno. Łączy ich metalowe wiadro. Jedną rzecz mieli, która pochodzi od nas, to było metalowe wiadro, a pozostałe rzeczy mieli stamtąd. Potrafili się zaadoptować. Wszystko z renifera. Nawet aorty tych zwierząt są suszone, służą jako nici. Bogatą tradycję posiada też plemię Jakutów. Dzisiaj mamy dużo ludzi, którzy szukają jakichś zaklęć jakuckich, prawda, szamanów jakuckich, którzy, prawda, szukają jakichś rzeczy. W
przeobraża to się w turystykę również. No, przykładem tego jest wyspa Olchon, która rzeczywiście jest nie wiadomo jaką tajemnicą, jakie tam czekary są. Ja wyspę Olchon poznałem ponad 20 lat temu, kiedy tam żadnego turysty nie widziałem. Była baza rybacka, która przetwarzała, odławiała rybę, konkretnie omul bajkalski. Nikt tam o szamanach nic nie wiedział. Dzisiaj wiemy, że co roku jest tam zjazd szamanów, odgrywa się jakieś teatralne role i to niewiele ma wspólnego z tym prawdziwym szamanizmem. W tym społeczeństwie nie ma miejsca dla ludzi, którzy nie mają swojego wkładu pracy. Dla przykładu 10-letnie dziecko to już, prawda, musi mocno pracować. Do tego ludzie, którzy są niedołężni już z jakichś przyczyn, konkretnie też już nie mają miejsca. Przeważnie sami, jeżeli są w stanie, odchodzą w tundrę. Czasami widzieliśmy te zachowania na filmach indiańskich, prawda, które były wyświetlane, że starzy ludzie odchodzą po to, żeby na wieczne łowiska, prawda, żeby umrzeć. Natomiast przypadki są znane również takie, że jeżeli nie jest w stanie odejść, to po prostu prosi najstarszego syna, żeby po prostu wsadził mu nóż w serce. Najnowsza wyprawa Koperskiego odbędzie się w styczniu 2015 roku autami z niemieckiego demobilu. Wyprawa ma uświetnić obchody Roku Rosji w Polsce. Ma ona dotrzeć do cieśniny Beringa. Wydawałoby się, że dzisiejsza scena polityczna nie jest zbyt przyjazna tym wyprawom. Ale ja temu zaprzeczam. Jednak niech politycy w tych zwykłych ludzi za bardzo się nie mieszają. Bo człowiek zwykły do drugiego człowieka naprawdę nic nie ma. Jest przyjacielem, a tylko te wszystkie wojny i te wszystkie gry, na których wszyscy źle wychodzimy, tworzą właśnie politycy. Z redakcją możecie skontaktować się pod adresem enigma@wp.tv. Pozostałe odcinki programu znajdziecie pod adresem enigma.wp.tv.